Piękne panie, przystojni panowie, szanowni państwo, co jogodą, dyzio zaś mówia, a nie godą. A co by gadać, to by trzeba tak. Gryfne babeczki, szwarne chopeczki, roztomili ludkowie, słuchajcie jeno, co powiem. Powiem, a mono powia. Tak będzie bardziej archaicznie, po staropolsku, to je po naszemu, po śląsku. Toż rządzemy dali od rzeczy do rzeczy, jaką jest naszo godka. Gwara, czy też, jak inni powiadają język, wiemy o co idzie. Gdyż nie uzurpuje se patentu na mądrość i wszechwiedza w tym temacie, nie? Fanzola, co myślina na język przyniesie? Czy to się komu podoba, czy też nie? Chociaż przyznam, zależy mi na tym, co byście aż tak źle o mnie nie myśleli. Łońskiego razu cytowołek wum śpiewka. Lyń mnie tropi, tropi mnie lyń. Czy znocie tako? Inszo. Na banchów kulają kejza, okropny smród toczy się w koło. Od tego smrodu z banchowa wszystkich... Wywioło. Kogo wywioło, to się możecie domyśleć. Ja, wspomniała mi się ta śpiewka jakiś tydzień temu u nas we familokowym sklepiku. Taki tam, wiecie, nieżodny fitulityn geszeft, kaj idzie dostać hasie, szkło i byle co. I no, taki normalny spożywczok, we którym co jeszcze się zdarzo, nikerzy na heft coś tam dostaną. Nie powiem wam, po co wlozłech do tego łonego. O, widzicie, fajnie też łon też się mianuje. Fajnie, choć jakoś tak nie po naszemu. I no, zdomi się po chińsku. Mniam, mniam. Mnie się nawet podoba, mniam, mniam. A, wlaża wam do tego mniam, mniamu, albo mniam, mniama. A, jeden pieruch i słysza. Mocie jeszcze ta szmakowito hauskiej za coście mi ją tak fez rana zachwolali. Muszę wam powiedzieć, iż ten mój zeżar jej całkiej pół funta, a ku temu ino jedna rzymła. I to wszystko na śniadani. Telaze tego ino dobrego, że chłobiadu nie musiała ważyć. Ale co zaś ze tego, kiej życzył se tej hauskiej zyja i na swaczyna, i na wieczerzo, i na nocno szychta. Chciała mu powiedzieć, głupi na syra. Ale niech mo, niech we całki chałpie wonio tą smrodlawą hauskiej zą. Tak grzech, wiecie, porachowała, tak grzech porachowała, co byście mi, Agnes, musiały dać tak jeszcze ze półtora funta tej kejzy. Albo nie, dejcie mi 2 funty, to będzie miał jeszcze na jutro na śniadanie. A co, nie będę mu żałować. Daliście pozór, roztomili. O haus kejzie idzie książka naszkryflać. I o po tym dialogu, a właściwie faflaniu stazyjki do sprzedowaczki Agnes, całkiem rzekł zapomniał, po co rzekł do tego sklepiku w los. Po co mnie moja wysłała do tego mniam-mniamu? Jak przyszedł do domu, to mi się dopiero wspomniało, iż miałech kupić tak. Biksa szkloków, płócienka łonych, cetnor starych kartofli na kluski, no i ja śląski napój już nie na K. Nie na K, ino na O. Bez tuż niebia. Co to będzie z tą naszą tradycją? Czy dali wszędzie będą Ślązoki? Kaj ino wejrzymy, tukaj i tam, tam i sam? Skoro kista zamieniliśmy na ośmiopak. Tuż tymczasem Czesław Buła rzymła.